Witam serdecznie. Podzielimy sobie ten trening na trzy części. My lubimy zaczynać trening jakąś gierką rozgrzewkową, która nie tylko rozgrzewa ich ciała, ale też często pozwala trochę obudzić umysł i przygotować się później do zadań, które wymagają trochę więcej myślenia. Pierwsza rzecz, którą chciałbym wspomnieć, u mnie trening się zaczyna o godzinie 9. To wszyscy, co się spóźniają, mają czołganko wokół boiska i ja patrzyłem, kto przyszedł później, więc to później będziemy się, odezwiemy się. Pierwsze zadanie to jest ta gierka, o której wspomniałem. Ustawiamy się 2 na 2. Można, jak odpowiednio później się rozliczymy. Założenia gry są takie, żebyśmy skupili się głównie na dograniu piłki do siatki. Tak, więc będziemy sobie ustawiać tak zasady dla zawodników, żeby oni zmuszeni byli do tego, żeby dogrywać piłkę do siatki, a później będziemy wymuszać też odpowiedni rodzaj wystawy. Więc pierwsze zadania są takie, że jeden z zawodników broni pole zaznaczone od znaczników do linii końcowej, zostań Szymon w polu, Artem będzie mógł się przemieszczać tylko po tym polu do siatki. Każde jego wyjście spoza tego pola to jest strata punktu. To samo jest po drugiej stronie, czyli Kuba wejdź do pod siatkę, Szymon będzie z tyłu. Zagrywkę mamy sposobem dolnym i zawodnicy w polu mogą odbijać tylko sposobem dolnym albo ratowane sytuacje podbijać jedną ręką w rzucie bądź w jakiejś zachwianej pozycji. Akcja wygląda tak, że jest przebicie jednorącz tylko za znaczniki, bo to jest pole, na które gramy, to na razie będzie autem. Dogranie do siatki, Kuba ma drugi kontakt, wystawia do Szymona z powrotem. Szymon tylko sposobem dolnym próbuje zdobyć punkt na tym polu, na drugim Szymonie, tak? Więc tak się dzieje akcja. Jeżeli po wygranej akcji bądź po przegranej akcji zawodnicy zamieniają się rolami, więc drugi pracuje w polu, a ten pod siatką, a ten co pracował w polu idzie pod siatkę, ok? Chłopaki zaprezentują to ćwiczenie. U was zmiana? Poproszę o zmianę, tak? Szymon był w polu, to teraz Kuba będzie zagrywał. Ja się tak może tutaj schowam. Więc jest to taka gra troszkę zastępująca nam tego takiego typowego singla, którego bardzo często gramy na rozgrzewce. My też go stosujemy. Jest to gra bardzo fajnie ruszająca zawodnika. Jest poruszanie po boisku, co jest kluczowe w siatkówce plażowej. I tak jak mówię, ja jestem od tego, żeby im utrudnić, a oni mają zawsze znaleźć jakiś sposób z tymi zasadami, które ja im przedstawiam, na to, żeby być jak najskuteczniejszym w danym grze. Tak? I ja próbuję ułożyć te gry w ten sposób, żeby pracować nad danym elementem. Tak? Czyli tak jak powiedziałem, tutaj wymuszamy na to, żeby było to dogranie do siatki. Jeżeli go nie ma, no to nie ma poprawnej akcji. I tu już jest błąd, bo Kuba wyszedł nogą za boisko, więc jest strata punktu. Ile macie? Liczycie punkty? Po dwa. Zrobimy sobie zmianę. Nie, na siedmiu. Po siedmiu zrobimy zmianę, więc dograjcie jeszcze ten wynik do końca. I też zawodnik musi się zaadoptować. Często zawodnicy w takiej grze stoją daleko ustawieni na siódmym metrze, a tak naprawdę większość punktów wpada skrótem, więc muszą się zaadoptować do przepisów, do zasad gry i zareagować na boisku. Ile? 4-2. Dobra, jeszcze jeden do zmiany. W międzyczasie może powiem, a to później może jeszcze. Dobra, zrobimy zmianę i zmienimy sobie też przepisy. My często też stosujemy taki wariant, gdzie jest jedna gra, ale zmieniamy w trakcie przepisy, żeby ci zawodnicy znowu musieli przeanalizować nowe zasady, szybko się zaadoptować, co tak samo czasami w meczu jest wymagane, że coś się zmieni, musimy zareagować, bo inaczej
też nie zmienia się wynik, który jest aktualnie dla nas niekorzystny, dajmy na to. Drugie zasady będą takie. Gramy już 2 na 2 ustawieni obaj w polu, czyli stajemy sobie tak jak na przyjęciu. Gramy na całe boisko, na 3 kontakty obowiązkowe. I teraz, jeżeli drugi kontakt jest z tego pola, chociaż jedną nogą, tak? Czyli jeżeli będzie chociażby taka pozycja przy wystawie, gdzie jedna noga jest w tym polu, zawodnicy są promowani mocniejszą ręką w ataku. Czyli tutaj mamy wszystkich praworęcznych, więc żeby zagrać prawą ręką w ataku, oni muszą dograć w to pole. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, czyli piłka będzie wystawiana spoza tego pola, mogą przebić tylko lewą ręką, bądź uratować się jakimś przebiciem dołem. Okay? Czyli na cały plac i dogranie premiujemy prawą ręką. Zagrywka na razie dajemy rotacyjna z miejsca. I tak samo, na przykład ta zagrywka, tak? Ja powiedziałem rotacyjna z miejsca. Jest to zagrywka, która gwarantuje, może to jest za duże słowo, ale ułatwia im dobre przyjęcie i możemy wtedy bazować na jakichś trudniejszych elementach. Wygracie cały czas. Na trudniejszych elementach, które po prostu będziemy mieli lepszą akcję, tak? Dokładniejsze dogranie, łatwiejszą wystawę. Jeżeli to jest, powiedzmy, już okres startowy, to ja już nie będę im kazał ułatwiać sobie zagrywki, tylko ja im każę sobie utrudniać zagrywkę, czyli pozwolę im zagrywać flota, może pozwolę im zagrywać już tego flota, bo jestem zwolennikiem tego, żeby te treningi wyglądały jak najbardziej, jak były jak najbardziej zbliżone do tego, co gramy w sezonie, tak? Czyli po prostu do meczu właściwego. Dowolnie, na razie dowolnie, tak jest. Nogami byłeś w polu, a... Tak. Dobrze, wygracie chłopaki, ja już będę tłumaczył następne zasady, nie będziemy czekać na zmianę, dobra? Kolejne zasady, jakie im wprowadzę, to będzie tą akcję sobie zagrać jeszcze w ten sposób. Dogranie do siatki, ale wymuszamy teraz wystawę palcami, tak? Czyli tylko wystawa palcami ze strefy pod siatką będzie promowała kolejną akcję, tak? To będzie, tym razem będziemy wymuszać na drużynie przeciwnej blok, tak? Czyli jeżeli ja rozegram akcję to miejsce i będę miał wystawę palcami od partnera, to tu musi być ustawiony blok. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, oni tracą punkt automatycznie. Jeżeli będzie spełniony, to jest jedyny wyjątek, gdzie pozwolę im zagrać na raz, czyli udany blok na drugą stronę. Można wtedy na raz przebić piłkę. Jeżeli nie, zawsze gramy na 3. Próbujemy. Siatka. Tutaj Szymon nam genialne zagranie pokazał. I teraz widzieliście Państwo tą pozycję przy wystawie na przykład, tak? Gościu, żeby zaliczyć, zrobił taką pozycję do wystawy, żeby tylko mieć tą jedną nogę w boisku, tak? I teraz ja jako trener mam dwa wybory. Albo sobie będę kasował takie zachowania i mówił tylko naturalna pozycja w wystawie. Licząc, że będę trenował wtedy lepszą pozycję, o czym mówili chłopaki wczoraj na szkoleniu. Albo pozwolę im robić taką pozycję i dam jakiś inny bodziec temu zawodnikowi, że on będzie musiał w tej trudnej pozycji też sobie poradzić, tak? Będzie to coś innego, może niekoniecznie będzie tak na meczu wystawiał, ale utrudni sobie dzisiaj, żeby jutro mieć łatwiej na meczu, tak? Super.
Nie, dobrze. Musisz palcami wstać. Ta gra tak naprawdę pozwala zawodnikom troszkę obić się z blokiem. Tutaj bardzo często stosują nabicia na blok, obicia tego bloku, bo dość ciężko jest z miejsca skończyć z dobrze skaczącym blokującym. Jest to też sporo do kontrę, tak, dla obrońcy. Tutaj jest dużo tych podbić, bo plac miejsca jest trochę pasywniejszy i ten obrońca często po jakiejś akcji rzutem może wyprowadzić kontrę, tak? Więc tak jak tutaj teraz mamy, gdzieś tam rzutem muszą się ratować. Boisku, co się stało? Nie, nie było. No jak? Pokłóćcie się teraz. Nie było. Damy im chwilę. Zagrał totalnie obronę? Nie. Puszczajcie zagrał. Czyli było po palcach jednak. Okej, okay. Ostatnie zasady, jakie sobie do tej grze zaprezentujemy, to dogranie tutaj, wystawa palcami, ale tym razem daje to szansę skoku w ataku, tak? Czyli po prostu, jeżeli będzie wystawa stąd, można skoczyć i zaatakować. Więc to już zbliżamy się do takiej gry właściwej. Też w zależności można. Jeżeli uważasz, że trzeba do niego skoczyć, to tak. To jest teraz opcjonalne, tak? Teraz mamy tylko bonus dla drużyny przyjmującej i wystawiającej z tego pola skok. Blok jest opcjonalny. Ile mamy? 11. Okej, okay, do 13 skończcie gierkę, dobra, 13 kończy. No i też w tej grze na przykład widzimy tutaj, jeżeli nie uda im się wyprowadzić dobrej akcji, mamy od razu trening tego wycofania od siatki, tak, no bo jak jest akcja z miejsca, nie ma sensu do końca skakać, więc się wycofanie ćwiczy i też różne zasady, po prostu różne elementy nam promują tutaj w grze. Jest 13? Dobra, złapcie sobie łyka, podziękujcie. Mówię, to była taka jedna przykładowa gra, którą zaprezentowałem im, tak, jakbyś mógł. Żeby, mówię, skupić się na przyjęciu, na wystawie też, wystawa palcami byłaby teraz celem przy tej gierce, tak? Przejdziemy sobie teraz, a może są jakieś pytania do tej części treningu? Czyli gierka rozgrzewkowa, czy jakieś są? Nie ma żadnych pytań. Dobra, to teraz przejdziemy do takiego kompleksowego treningu przyjęcia wystawy i plasu, bądź ataku już z wyskoku, ale rozbijemy sobie to na takie poszczególne elementy od bazowego, początkującego poziomu nauczania, aż po ten poziom, który nawet seniorzy powinni robić na każdym treningu. Bo tak jak wczoraj i Rafał, i Kuba, i Mariusz występowali, tam się coś powtórzyło, tak? Wszyscy powiedzieli, dogranie wystawa. To jest najważniejsze dwa elementy, które tak naprawdę te wszystkie drużyny stopu muszą mieć spełnione, tak? Mariusz powiedział, jak będę miał 17 piłek na 21 przy sieci, będziemy skutecznym zespołem, tak? Bez dogrania, bez wystawy jest to niemożliwe. Więc to są elementy, na których my też się skupiamy praktycznie na każdym treningu. I teraz pokażemy sobie te ćwiczenia, o których tam już napomniał Rafał, ale teraz zrobimy to pokaz już z modelem. Daj Szymon tutaj na te. Później zaraz zrobimy sobie w dwóch parach. Na razie trener pokaże dorzutka. Mamy gościa przygotowanego na przyjęciu i wymuszamy na nim po kolei te elementy, które były na prezentacji Rafała, czyli przyjęcie. Najpierw będziemy chcieli dograć mu piłkę łatwą przed siebie, ewentualnie na minimalny wykrok lewą, prawą nogą i sprawdzimy, czy on ma dobrą pozycję, sprawdzimy, czy on dobrze składa płaszczyznę i jak wygląda to jego odbicie. Okay? Tutaj Rafał pokazuje lewą rękę. Możecie się domyślać, chodzi o to, żeby ten zawodnik już teraz myślał o tym, że on jest na lewym skrzydle i przyjmuje na ten trójkąt. Tak? Czyli w tym ćwiczeniu warto uświadomić zawodnika, że nie z powrotem do partnera, który mu dorzuca piłkę, tylko z założeniem do grania na ten trójkąt, żeby on o tym myślał, bo tak jak było wcześniej powiedziane, z lewej strony Szymon będzie musiał mieć tą płaszczyznę trochę bardziej z przodu,
z prawej strony ona będzie na jego wysokości. Tak? I to też od razu warto zaznaczyć. Zawodnik, który ćwiczy, musi wiedzieć, co robi, musi mieć świadomość. Tak? To jest bardzo ważne, żeby on wiedział, po co robi pewne rzeczy, a nie tylko nabijał kolejne powtórzenia. Oczywiście bez tych powtórzeń nie zrobimy pewnych rzeczy, ale zawodnik, który ma świadomość, po co robi pewne rzeczy, jest później w stanie się sam korygować. Tak? U was często, czy tam u trenerów na hali, tych zawodników na hali jest dużo więcej i nie jesteśmy w stanie poprawić każdego, jak on popełni każdy błąd. Więc jeżeli taki zawodnik ma świadomość, jakie błędy sam popełnia, jeżeli usłyszał ode mnie dwa razy jakąś uwagę, to on może już sam się skorygować. Tak? I to jest już bardzo duży nasz sukces, że on może sam się poprawiać bez mojego oka na sobie i bez tej uwagi ode mnie. Tak? Ewentualnie ja później mu tylko jakieś słowo klucz rzucę, które on już będzie znał i będzie mógł sobie od razu przypomnieć to ewentualnie. Ok? Pokażemy. Ok, czy widzimy tu jakieś błędy u zawodnika? Nie za nisko. Za nisko co? Że za nisko jest ustawiony? No to jest mankament Szymona, że on pracuje za nisko na nogach właśnie. Nie, ale on akurat wie właśnie, że to jest takie oczko, że musi tymi nogami pracować mocniej. Może faktycznie troszeczkę za nisko, może dostosował się już do tego, co będzie robił, tak? Więc jak gdyby to też jest ważne, żebyśmy, wiadomo, no to nie jest pozycja taka do przyjęcia, on teraz sobie ćwiczy takie dogranie piłki łatwej. Jeżeli będzie gościu z drugiej strony podrzucał piłkę do zagrywki, na pewno ustawi się troszeczkę inaczej, tak? I czasami, zresztą zaraz do tego wrócę, będzie kolejne ćwiczenie, to na pewno to wyjdzie nam. Okej, poproszę teraz Rafała, żeby dał to samo, tylko na przemieszczenie, czyli trochę dalej, żeby ten krok dostawno-odstawny zaprezentował nam Szymek. Tak, i widzicie, dorzucajcie, tak? Stąd Szymon dograł na środek, czyli myśli o tym, gdzie dogrywa. Mógłby troszeczkę mniej robić tego wyprostu i głowy do góry, bo tak jak mówiliśmy, ta głowa powinna się chować w barki, żeby ta pozycja była ten, jeżeli do przodu, jeżeli chcemy wyżej dograć, to po prostu staramy się płaszczyzną zapracować, a nie przez odchylenie pleców, ale jest tu poprawnie. Teraz dorzucimy Szymonowi piłki na otwarcie. Czyli jest znowu ta sama pozycja. Rafał będzie mu rzucał na lewy, prawy bark, na lewy, prawy łokieć, tak? W miarę płaską piłkę, żeby mógł się otworzyć i dograć piłę. Tutaj już mieliśmy na jednej nodze, więc Szymon nie zdążył odstawić sobie tej nogi. Okej, i teraz możecie chwilę podrzucać. Przy tym ćwiczeniu każdy z zawodników naturalnie będzie się nam wycofywał do linii końcowej, bo chce sobie ułatwić. To nie jest wygodna pozycja, będzie oszukiwał. Zaraz po kilku dorzutkach się okaże, że on już jest pół metra od linii, więc musimy mu to przypominać. Kolejna sprawa, może na początku, żeby zapoznać zawodnika z ruchem, możemy o tym nie myśleć, ale po chwili, jakby Rafał rzucił tą piłkę krócej, to gwarantuję wam, że Szymon i tak by zrobił już to otwarcie automatycznie, bo on już się chciał sobie ułatwić, więc robił to wcześniej, tak? Więc zaraz trzeba przejść do ćwiczeń, gdzie on nie wie, gdzie będzie ta piłka dorzucona i musi zareagować dopiero na tor lotu piłki, a nie na to, że ja już założyłem konkretną piłkę, jaką on będzie bronił, tak? Więc musimy mu dać też decyzyjność w tym ruchu, a nie tylko sam ten. Dlatego powoli to robimy. Teraz spróbujemy już dorzucić różne piłki. Pojawią się też pewne piłki dalsze na otwarcie z przemieszczeniem. Dobra, popróbujcie. Żeby on tak na co dzień odbijał, to by było pięknie. Okej, na razie Rafałowi podziękujemy. Ustawcie sobie dwie pary. Zróbcie kilka powtórzeń. Szymon podrzuca już, bo się napracowałeś. Nogi będą miały zakwasy pewnie po takim uginaniu. Nie, wstydź się, Artemik. Dawaj.
Teraz możemy popatrzeć sobie na zawodników i spróbować znaleźć jakieś mankamenty w tym ruchu, który wykonują. Spróbować im coś poprawić. I teraz w tych ćwiczeniach, tak samo jak często w przyjęciu, pojawia się tak naprawdę największy problem, czyli ocena piłki. Tak? Często to, co było poruszane, tu ktoś zadał pytanie o tym odbiciu w młodziczkach górą na twarz. Wydaje mi się, że tak naprawdę to są właśnie te lata doświadczeń i to jest kwestia oceny piłki, nie samego umiejętności ruchu tylko, a oceny piłki. Czym jesteśmy jak gdyby bardziej zaawansowanymi zawodnikami, zawodniczkami, jest lepsza ta ocena. Tak? Więc w tych początkowych fazach starajmy się skupić uwagę na to, żeby zawodnik nie robił szybkiego ruchu, kiedy jeszcze nie umie ocenić dobrze piłki. Tak? Bo najgorsze jest, jeżeli zawodnik pójdzie krok do przodu, a zaraz będzie musiał ten krok znowu cofnąć, bo się okaże, że ta piłka jest daleko. Albo odwrotnie, odchyli się do piłki dalekiej, a ta piłka będzie bliska i on później z tej pozycji wyprostowanej będzie musiał nurkować za nią. Więc my zwracamy dużą uwagę na to, a przynajmniej ja, żeby nie było niepotrzebnego ruchu w ciemno, tylko żebyśmy reagowali na piłkę. Tak? Na razie jestem, powiedzmy, młody, słaby, więc może będę spóźniony, ale nie robię czegoś w ciemno, nie robię czegoś, nie zgaduję. Okej, dobra, starczy chłopaki, dzięki, napijcie się. Zaraz wrócimy, Rafi, będziesz znowu potrzebny. Zrobiliśmy sobie takie podstawowe dogranie z zawodnikiem, więc on już wie, jak ma tu pracować i możemy sobie przejść do bardziej kompleksowego zadania. Jakim będzie dogranie i wystawa, tak? I teraz, mimo to, że mówię, tu już zrobiliśmy sobie pewne rzeczy, to ja się trochę cofnę i zrobimy sobie jeszcze taką rzecz, że ten zawodnik, który przyjmuje piłkę, ma za zadanie na razie złapać piłkę w odpowiedniej pozycji. I w tym czasie będzie to też egzamin jak gdyby dla tego zawodnika, który nie dogrywa piłki, a będzie wbiegał do wystawy. On jak zobaczy, że piłka nie leci na niego, ma wystartować do siatki. Tak? Więc on ma się znaleźć już w momencie chwytu, powiedzmy w połowie drogi. Tak? Ten moment chwytu to jest teoretycznie w meczu moment odbicia, więc on w tym momencie będzie reagował na to, gdzie się ta piłka odbije od mojego partnera, więc może to będzie dobre dogranie, może gorsze. Założenia są takie, żeby za wszelką cenę dograć tą piłkę do siatki, żeby ona była wystawiona spod siatki. Tak? Więc złapię piłkę, zapauzujemy sobie obu, zobaczymy, ewentualnie poprawimy gościa, czy on wygląda w odpowiedniej pozycji, czy on jest ustawiony. On dorzuci później tą piłkę, na razie dokładną, wbiegnie sobie dalej ten wystawiający i on złapie piłkę i zobaczymy znowu jego pozycję. Oni mają teraz zadanie na przyjęciu piłki złapać piłkę prostymi rękoma. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia. Moje doświadczenia są takie, że zawodnicy najczęściej źle oceniają piłkę tak, że ona im trafia w łokcie, trafia im w ciało. I rzadko bardzo jest to odbicie na nadgarstkach. Raczej ten problem pojawia się w tą stronę, więc oni wchodzą do piłki, a ostatecznie jest albo ten ruch wyprostu, albo nawet dostają w klatkę. Więc ja będę im kazał łapać piłkę na prostych rękach. Tak? Zachowując najlepiej te wszystkie elementy, które mówił Rafał, czyli pochylona sylwetka, nawet na otwarciu, czy coś to tutaj daleko, żeby nie łapać na ugiętych rękach na ciele. Tak? Po przemieszczeniu proste rączki i taka sylwetka. Zawodnik, który będzie wbiegał, ma za zadanie złapać piłkę, przygotowanie do wystawy palcami, czyli prawa nóżka go tu złapie, on złapie sobie tą piłkę na twarzy, zobaczymy jaka będzie jego pozycja. Dobrze, jakby on w momencie chwytu już się nie przewracał, nie musiał poprawiać tej pozycji, tylko już był stabilny, bo wtedy będzie to odbicie najlepiej wyglądało i będzie najdokładniejsze. Jeszcze jedyne, na co zwrócimy tu uwagę, to żeby nie robić tego w ten sposób, że ta piłka jest chwytana z zejściem w dół, to na pewno się pojawi na początku, więc to będzie wyglądało pewnie coś takiego. Hop. Jeżeli każemy mu tak odbijać, to on będzie robił to tak zwane cyk-cyk. Tak? Jak tam wczoraj Kuba powiedział. A chcemy, żeby on złapał już wychodząc lekko do góry, czyli jestem nisko, hop, i ruszyłam ten ruch z tendencją do góry i wtedy będzie spełniony ten warunek, że nie nosimy tej piłki w dół, tylko jest wyrzut do góry. Okay? Zapraszam tutaj Pietraszka może. Z Kubą. I teraz jeszcze zanim zaczniemy,
co powinni oni teraz zrobić, tak, w tej sytuacji, zanim dorzuci im piłkę trener? Pomysły jakieś? Tak jest, tak? Oni są teraz na przyjęciu czy na dograniu, oni muszą się komunikować. Jedziemy. Hop. Mhm. Okej, okay, dorzuć. I kończymy ten ruch chwytu wyprostem ramion do końca, wyprostem nóg, jednoczesnym ruchem. Tak? Przypominamy, że to jest nauczanie początkowe, więc tutaj mamy ludzi, którzy się dopiero uczą tego ruchu. Zróbcie jeszcze jedno powtórzenie. Szymon, stop, pauza. Możemy gościa od razu zobaczyć, czy jest w dobrej pozycji, czy nie musimy czegoś mu podpowiedzieć, że nogi za wąsko, czy coś tam. Tutaj jest w miarę poprawnie, więc nie ma uwagi. Jedziesz dalej. OK, i wyrzut. I teraz tak. Takie rzeczy, jak tu, co zapytałem was, to są pewne nawyki, które bardzo warto jest robić przy tych ćwiczeniach podstawowych. Kto środek? Zawsze stajemy na przyjęciu, kto środek? Zawsze. Tak? Jest ćwiczenie inne, oni myślą o czym innym? Nie powiedzą tego. Przypominać. To ma być nawyk. Druga rzecz. Ten zawodnik po przyjęciu też na meczu zawsze będzie coś robił, więc to jest element znowu powiązany z czymś, z korektą. Jeżeli on porzucił tu piłkę, tu w drugim powtórzeniu można było zobaczyć, że Szymon już sobie przypomniał o tym troszkę później i zrobił to, tak? Więc nawet jeżeli on ma tylko zadanie tu dogrywać, to ten czas, który tam gościu będzie pracował z tą wystawą, on zamiast tu stać, wybuduje sobie nawyk. Dograł tam, od razu robi to. I w momencie tej wystawy on chciałby być już w tym miejscu, więc tak naprawdę możemy rozliczać tego zawodnika we wbiegni, Kuba, ja dorzucę ci, hop, że żeby on był w tym miejscu gotowy, w tej pozycji, o której mówił znowu Mariusz, czyli nie wyprostowany na baczność, tylko gotowy do tego ruchu, bo już jest wystawa do mnie. Tak? I to jest powiązane z przyjęciem. Zawodnik pod siatką znowu, on wystawił tą piłkę i kolejny, to też musimy budować nawyk. Jaki nawyk? Oj, będzie plusik na koniec. Tak jest. Tak? Czyli nie możemy wystawić tej piłki i sobie pójść, mimo że zrobiłem poprawny ruch, bo to nie będzie tak, że ja mu powiem, Kuba, ale na meczu to będziesz asekurował. Będę na meczu asekurował, trenerze. Jeżeli on nie będzie tego robił za każdym razem, mecz nie jest miejscem, gdzie my mamy myśleć o takich rzeczach. Ja będę miał i tak dużo zmartwień na meczu. Tam będzie dwóch ludzi, którzy będą chcieli mnie zniszczyć. Tak? Więc jeżeli ja nie będę miał tego nawyku, nie będzie to robione za każdym razem, to on nie będzie pamiętał na meczu, gwarantuję wam. Może przypomni mu się, jak dostanie kolega jeden blok, wpadnie, o okej, okay, będę asekurował cię. Ale czasami to jest ten jeden punkt, nie? O który musimy właśnie zawalczyć. Więc teraz spróbujemy sobie to zrobić tak, że Rafał będzie im dorzucał piłkę. Już nie będziemy łapać, będziemy odbijać i jeden, i drugi. I będziemy sprawdzać, czy oni pracują na tej korekcie. I czy podchodzą sobie do asekuracji, ok? We dwójkę jesteście za nimi i dwie pary na zmianę. Jedziemy. O, mamy dogranie, mamy informację, mamy asekurację, tak? Druga para. Pojawiła się tu jeszcze jedna informacja, która też uważam jest bardzo ważna, czyli mianowicie jaka piłka po prostu ma być wystawiona, tak? Bo jest to też dla nas informacja, inna korekta może być, jeżeli zawodnik powie piłka antena, jeżeli powie środek. Oni mówią najczęściej piłka 2, to jest ta piłka blisko wystawiającego. Powiedzmy taka niższa, dwumetrowa, to jest o, taka mniej więcej wystawa. Którą gramy najczęściej, którą jest tą piłką bazową, tak? O której też wspominał Kuba, gdzie jak gdyby to nam ułatwia tą grę. Ale są to zawodnicy już i maturzyści z trzeciej klasy, więc oni różne rozwiązania stosują, więc jak chcemy też ich zmusić do różnych innych zagrań, to możemy też im dać jakieś założenia.
Na przykład na 10 piłek mają być 3 piłki przez plecy, a 2 piłki szybkie do antenki czy coś. I oni też mogą już przy tym ćwiczeniu to robić. Dobra, starczy. Przejdziemy sobie do następnego elementu. I tutaj ten koszyk piłek będzie ci potrzebny, Rafał, przy sieci. Dobra. Poproszę cię, a nie mamy, dobra, okej, okay, zaznaczymy znacznikami. Tutaj będziemy mieli też przebicie, chociaż w sumie jeszcze za chwilkę, ale zaznaczymy sobie strefę prostej. I będziemy po kolei też przechodzić do coraz trudniejszych elementów. Jeszcze zanim będzie przebicie, to spróbujemy sobie zrobić chwyt piłki w dobrej pozycji, czyli to, o czym mówił Mariusz. Szymon po przyjęciu zrobi korektę, zrobi wszystko tak, jak robił do tej pory, ale zrobi sobie najście do piłki i złapie tą piłkę w odpowiedniej pozycji nad prawym barkiem. A my damy bodziec dla Kuby wystawiającego już od trenera, żeby dorzucić piłkę na asekurację. OK? I na razie to będzie jedyne zadanie jego, a zaraz będziemy sobie progresować to ćwiczenie do kolejnych etapów. OK. OK, tak? I do trenera wracają. Dwójeczka następna. Pokażcie jeszcze jeden. Możesz splasować już, Rafi, tą piłeczkę. Tutaj widzieliśmy może troszkę za mało korekty. Szymon zrobił, bo przyjął w miarę blisko siebie i nie do siatki, więc ta korekta wypadałaby, żeby była trochę szersza. Dobrze, złapmy, zatrzymajcie się. Możemy, to też jest czasami fajna rzecz, jak mamy zawodników, którzy grają razem, żeby ta komunikacja była zweryfikowana. Czyli co mam przez to na myśli? Jeżeli jest wszystko po tym idealnym schemacie, to z reguły to będzie zrobione bardzo dobrze. Czyli jak będzie dogranie tu, powiedzmy, na ten trójkąt, jak zapytam go, gdzie on chce tą dwójkę i on mi to sobie narysuje, mogę poprosić na przykład Artema, żeby się odwrócił, żeby nie patrzył, tak? I powiedzmy, Szymon, już nie będziemy tego tu symulować, pokaże, że tu jest ta dwójka, nie? Że on chce tu mieć wystawę i to ma na myśli, mówiąc dwa. Później powiem, żeby Artem mi powiedział, gdzie tą dwójkę on chce wystawiać, nie? I on mi pokaże, no tutaj jest ta dwójka, tak? I jeżeli to się nie zgadza, to znaczy, że oni muszą jeszcze się dogadać co do tej piłki. I mówię, przy tych piłkach w sieci to z reguły nie ma żadnego problemu, ale przed chwilą Szymon przyjął tutaj, powiedział dwa, a został tutaj blisko, tak? Wstań troszeczkę bliżej, Szymon. Tak? I teraz już może być problem, bo sytuacja taka jest, że dla mnie na przykład dwójka z piłki, która jest od siatki, będzie minimalnie bardziej przesunięta, żeby ten zawodnik nie miał piłki za plecami. Tak, że jak ta piłka będzie leciała tym torem i on będzie z nią razem, no to będzie taki moment, że on będzie równo z piłką i nie będzie widział zupełnie, co jest po drugiej stronie. Więc dla mnie, jak on to powie, to ja mu dam tą dwójkę tutaj. Nie spodziewam się, żeby Szymon czekał na tą piłkę, skoro czekał w tym miejscu. Tak? I tu się pojawia już jakiś zgrzyt, tak? Więc warto weryfikować to, co zawodnicy mają na myśli, też mówiąc pewne rzeczy. Bo akurat piłka u nas dwójka to jest taka, która jest względem tego, gdzie dogram piłkę. Bo jeżeli mamy antena, norma, środek, to siatka weryfikuje. Więc wtedy ciężko o tą pomyłkę, ale są takie piłki, często plecy, zawodnicy grają, tak? Plecy. No i teraz to jest też zależne od tego, gdzie dogram, prawda? Nie narysuję tej piłki bez punktu do grania. OK, przechodzimy sobie punkt dalej. Szymon ma za zadanie teraz prostą łapką wysoko splasować sobie do narożnika. Trener dorzuca drugą piłkę do asekuracji. Artem ją podbija, prosta łapka do narożnika, tak? Czyli mamy już troszkę bardziej zaawansowane. Jedziemy. Tutaj mamy już takie bardziej zaawansowane, już kawałek jest jakiejś gry. Musimy pamiętać o tych elementach, na które zwróciliśmy uwagę, czyli asekuracja, informacja, jaka piłka, korekta. Już to jest, jest to bardziej kompleksowo zagrane i namawiam, żeby do tej formy już dążyć, żeby to było wszystko, mówię, robić z tego nawyk, prawda? Możemy tutaj już zobaczyć jakieś nawyki zawodników.
czy ta asekuracja jest odpowiednio wysoka, tak? Bo to jest nowa akcja. No i na tym początkowym etapie warto uczyć tego, żeby ten pierwszy kontakt uspokajał grę i żebym ja mógł znowu pójść dowolną piłkę z tego dogrania. A czasami jest tak, że zawodnicy myślą już o ataku, dogrywają bardzo nisko i trzeba na przykład wyższą stawę dawać, żeby oni znaleźli dobrą pozycję, a tak naprawdę to już nie jest odpowiedni rytm akcji, który jest tak ważny, tak? Czyli na przykład to, że ja zobaczę, jak jest ustawiony przeciwnik przed nabiegiem nawet. Tak? Już będę mógł jakieś wstępne decyzje podjąć w ataku. Okej. Możecie sobie chwilę przerwy zrobić, łyczka, zaraz wrócimy do bardzo podobnego zadania. Tutaj możecie oczywiście, ja ustawiłem tam cel na prostej, możemy sobie dowolnie ustawić cele na drugiej stronie. Ustawimy sobie teraz takie podstawowy plas wzdłuż siatki, czyli kacik. Poprosiłbym jeszcze jednego z trenerów. Damian, pomożesz nam? Ty zagraj, bo on jest teraz w szoku. Więc zagrywka już będzie skońcowa, a podrzutka stąd. Więc tam może zostawić trenerowi parę piłek z tyłu. No daj na razie rotacją, a zaraz możesz ich trochę pokaleczyć, co przy okazji coś powiemy. Damian Kostrzewa, trener kadry kadetów. On nie wiedział, że to będzie, więc on jest teraz w szoku, nierozgrzany, ale tak czasami bywa, nie? Że musimy się zareagować. Dwóch na placu, ty dorzucasz piłkę do asekuracji na razie, więc zadanie jest proste. Wy macie teraz, bo jeszcze nie dałem ci. Rafał, teraz będziemy dawali bodziec przyjmującemu, żeby on mógł spojrzeć i podjąć decyzję. Tak? Wczoraj była trochę dyskusja na temat tego patrzenia. Tu z Mariuszem mieliśmy, właśnie tak się docieramy w tym temacie, tak? Ja byłem zwolennikiem, żeby dużo patrzeć, ale też trochę, jak gdyby troszkę, że tak powiem, też zaczynam rozumieć pewne inne aspekty tego, żeby tą decyzję podjąć wcześniej, żeby to była dobra pozycja, bo faktycznie jest to bardzo trudne i każdy to potrafi. Warto badać zawodników, jak się jak gdyby z tym sprawują i oczywiście jest to trudny element, więc też w takich ćwiczeniach warto nie zniechęcać się od razu, bo na pewno to będzie trudne i na pewno to pogorszy wszystko, jakość tych zagrań spadnie, tak? Więc przede wszystkim wczesna ta decyzja, jeżeli patrzymy to na razie wcześnie i powolutku coraz bliżej tego momentu, nie? Są zawodnicy jak tu już wspominany wcześniej Kuba Zdybek, jak zobaczymy jego grę, on za każdym razem przed atakiem ma głowę spojrzoną na drugą stronę, tak? I teraz kwestia, czy on umie to przekuć na razie na dobre decyzje, i czy nie traci dobrej pozycji, to jest jak gdyby inna rozmowa, ale patrzy, tak? I jest wielu takich zawodników na różnych poziomach, którzy patrzą. I oczywiście no, z różnym skutkiem to się po prostu kończy. No, każdy buduje swoją ofensywę jak chce i musi z tym pracować. Tutaj będziemy podejmować tą decyzję na razie w miarę wcześnie, czyli ja poproszę Rafała, żeby on pokazał na razie albo kolor, albo ręką, możemy różny bodziec dawać. I Szymon ma splasować w ten kierunek albo w ten kolor, który zobaczy, tak? Bodziec będzie tuż po wystawie, no bo wcześniej dawać ten bodziec trochę nie ma sensu, bo tak naprawdę większość par ustawi nam się lekko po skosie w obronie i w ostatniej chwili najwyżej wybiegnie, tak? Więc też przegląd, podpowiedź nie załatwi nam wtedy tego punktu, no bo jeżeli ktoś nam robi zwód i w ostatniej chwili biegnie praktycznie w momencie naszego plasu, my nie jesteśmy w stanie zareagować. Tak? Tu już się jak gdyby kłania taktyka, znajomość przeciwnika, wyciąganie wniosków, czyli te szachy też, o których były mówione. Jeżeli ja się daję złapać raz, drugi na takim czymś, że widzę gościa tam, plasuje, on tam wybiega i mnie podbija, to jest moje zadanie znaleźć alternatywę dla tego zagrania, żeby nie podawać już tej piłki na tacy. Tak? Albo jeżeli ktoś mnie podbił tak dwa razy, to prawdopodobnie będzie w końcówce liczył na ten łatwy punkt i zrobi to samo, więc ja muszę znaleźć inne rozwiązanie. Ale tutaj wróćmy do ćwiczenia. Plas, wystawa, po wystawie Szymon przy najściu zerka, jaka jest informacja od trenera, próbuje sobie tam zaplasować, dorzutka, asekuracja, drugi zawodnik podbija. No i na razie moglibyśmy też ustawić na przykład na drugie skrzydło, kolejne strefy zaznaczyć, ale na razie zostaniemy przy tych dwóch. Artem też patrzy na trenera, czy rękę na razie i próbuje tam zagrać. Ok, spróbujemy pokazać.
Tu w pierwszym powtórzeniu na przykład plas się ewidentnie nie udał zawodnikowi i co zrobił? Popełnił błąd na wystawie zaraz, tak? Bo już był zgaszony tym pierwszym błędem i też warto omawiać takie rzeczy, żeby on nie przejmował się tym, bo powiedzmy, że źle odbiłem dołem, to nie jest błąd kończący akcję. Sędzia nie gwiznie mi tego, a on musi zachować koncentrację dalej, tak? Czy nawet jest po prostu popełniłem błąd, jest krótka przerwa między akcjami i wchodzę na następną akcję, tak? Czyli ta praca mentalna, żeby ten zawodnik się nie przejmował, żeby trzymał swoją agresję i pozytywne nastawienie na kolejne akcje. I tak samo, mimo że to jest bardziej zaawansowane, na pewno pojawi się taki błąd, gdzie przy pierwszej piłce mamy zadanie asekuracji i jest to zweryfikowane dorzuconą piłką, prawda? Wszyscy będą tutaj gotowi. Przy drugiej piłce już prawie nikt nie jest gotowy w asekuracji. Bo zadanie wygląda tak, że jest plas, asekuracja jedna i koniec. I zobaczycie, gościu wystawia drugą piłkę i to już jest koniec ćwiczenia i on stoi na prostych nogach. Więc dajemy mu jakieś tam ćwiczenie motywujące czy coś, albo po prostu przypominamy, jeżeli to są już starsi zawodnicy i świadomi, to wtedy starczy czasami powiedzieć. Młodych warto motywować. Dobra. Daj teraz Rafi flot. Spróbuj takiego jakiegoś szpetnego tam trafić. I tutaj możemy już sobie pomyśleć o tym, że jeżeli akurat się fajnie udało w miarę tą akcję poprowadzić, ale przy trudnej zagrywce będziemy mieli dużo więcej niedokładnych przyjęć. Tak? I też to zadanie wtedy patrzenia troszkę zostaje jeszcze bardziej utrudnione, więc możemy powiedzieć zawodnikowi, jeżeli masz piłkę sytuacyjną wystawianą z 6 metra i ciężko ci w ogóle złapać dobrą pozycję, rezygnujesz z tego patrzenia. Ty musisz już w tej sytuacji podjąć jakieś decyzje sam, nawet w ciemno, żeby to było lepiej zagrane, a nie, że my zobaczymy, a później i tak nie zagramy tam, gdzie chcemy, bo nie będziemy mieli dobrej pozycji, albo nawet zagramy, ale z takiej ręki ugiętej obrońca zaczeka i po prostu nas będzie podbijał. Tak? Wiemy, że jeżeli będzie piłka z daleka i na przykład ta piłka nie będzie dokładna, no to możemy się spodziewać pewnych sytuacji po drugiej stronie. Prawdopodobnie zawodnik blokujący nam się wycofa, staną, więc możemy jakieś założenia. Przy tych piłkach strzelasz w środek, przy tych piłkach grasz kata, tak? Kręcisz do linii, grasz skrócik za siatkę. Takie rzeczy, tak? Więc to też już możemy o tym myśleć. Dobra. Będziesz blokującym teraz. Kolejne zadanie, już poprosimy zawodników o skakanie. Dostosujemy zagrywkę do ich umiejętności i teraz, jeżeli ja chcę, żeby oni mieli w miarę dobrą piłkę, no to poproszę na przykład Rafała znowu o zagrywkę rotacyjną. Oni sobie lepiej poradzą z tą piłką, będzie dogranie do siatki. Damian będzie ustawiał im blok i też w zależności od tego, jaki oni poziom prezentują, on wystarczająco wcześnie im pokaże sylwetką na przykład, czy skacze prostą, czy skacze skos, wystawi ten blok. Już nie będziemy dorzucać piłki, tylko już zawodnik będzie patrzył na blok i będzie naturalna sytuacja, jeżeli ta piłka trafi w ten blok, to próbujemy ją po prostu wyasekurować, ok? Więc wy macie za zadanie zaatakować w strefę bez bloku, czyli minąć blok atakiem mocnym. Próbujemy. Okay. Staraj się, Damian, być w miarę blisko i ciałem pokazywać, wiesz, czy skaczesz to, czy to, na razie, żeby mogli podjąć w miarę dobrą decyzję. I tu też widzimy na przykład Rafał, akurat wymuszona sytuacja, bo tam chodzi za piłkami, ale zmienia pozycję zagrywającego, prawda? I weryfikujemy, czy oni się dogadują co do tego środka, tak? Więc
Na początku to jest tak naprawdę bardzo dużo pracy trenera, żeby te wszystkie detale pamiętać, przypominać. Mimo że pracujemy teraz powiedzmy nad decyzyjnością ataku, to nie możemy zapominać właśnie o tej asekuracji, o tych podpowiedziach i o tych wszystkich elementach i sprawić, żeby to oni pamiętali o tym. Tak? Bo jeżeli to oni będą grali i oni muszą pamiętać o tych małych rzeczach. Okej, super. No zobaczył, obrócił. Dobra? Zagramy sobie z prawego skrzydła, żeby trochę urozmaicić. Damian przejdzie na lewe. I mamy teraz zadanie plas nad blokiem, tak? Czyli muszą zobaczyć, gdzie jest blok i zagrać tam nad blokiem. Dajcie jeszcze kilka powtórzeń. No i tutaj jest też pewna sytuacja, tak? Teraz mają grać nad blokiem. Dawaj dalej od siatki, nie? Dawaj dalej od siatki, bo nie mogę go przeskoczyć. Masz atakować, dawaj bliżej, muszę strzelić. Każdy zawodnik musi sobie znaleźć mniej więcej tą piłkę perfekt. Odległość od siatki, gdzie on będzie w stanie przeskakiwać blok, a zarazem atakować jeszcze jakieś kąty. Tak? Więc to też jest kwestia dogadania. I jak wcześniej mówiłem, weryfikować tą odległość, tą piłką albo po prostu rozmową. Czy ten zawodnik ma, czy on chce dostać piłkę pół metra od siatki, metr od siatki i tak dalej, tak? Staramy się ich przygotowywać do gry seniorskiej. Tak jak wczoraj wieczorem było powiedziane, naszym celem jest wyprodukować olimpijczyka ostatecznie. I oczywiście my nie każemy kadetom czy młodzikom grać już nie metr od siatki od razu, ale do tego tak naprawdę dążymy, żeby oni uczyli się z tej piłki trochę dalej od siatki, bo jak później przychodzi tam mol na drugiej stronie i sięga rękoma pół metra na drugiej stronie, to nagle mamy zderzenie ze ścianą. My nie mamy tutaj takich zawodników jeszcze, takiej jakości i ciężko jak gdyby to wytrenować. Dobra, starczy. Dzięki, odpocznijcie łyczek. Nie mamy jak gdyby tu możliwości codziennie weryfikować ich na takim bloku, ale tak naprawdę później jedziemy właśnie na jakąś imprezę mistrzowską i zdarzają się tam już tacy blokujący, tak? Mol już był dominującym graczem na U20, na U18. Więc warto, żeby podnosić im poprzeczkę, po prostu uświadamiać ich, że ty nie rywalizujesz z gościem, który siedzi koło ciebie teraz, tylko z gościem, który teraz w Brazylii siedzi i trenuje dwa razy dziennie, gościem właśnie z Norwegii i z całego świata, którzy nie zwalniają tempa. I cały czas jak gdyby im o tym przypominać, nie? Bo szczególnie w tym okresie zimowym, gdzie oni są po sezonie, miesiąc pamiętają, drugi miesiąc niektórzy pamiętają, niektórzy jak coś bardzo zaszło za skórę w sezonie, to pamiętają trochę dłużej, ale w zimę tak naprawdę już zaczyna się monotonia, oni przestają myśleć i musimy im przypominać, po co tak naprawdę to robimy, nie? Gdzie jest ten cel. Okej, czy są jakieś pytania do tych ćwiczeń, które były teraz? Definiujecie zawodnikom optymalną pozycję, gdzie powinni się wycofać do tej asekuracji, czy po prostu już w tym miejscu mają zostać, być przygotowani? To znaczy tak, no pierwsza zasada, staramy się tak samo jak w obronie być w miejscu i być gotowi, tak? Więc jeżeli są takie sytuacje wyjątkowe, gdzie nie mam czasu biec do tego miejsca ustalonego, no to po prostu się zatrzymać tuż przed jego atakiem, ale tak naprawdę stań Szymon w ataku. Jeżeli on jest tutaj, to ja bym, no my takie 45 stopni od niego, z 2 metry od siatki, liczę, że ten obszar blisko Szymona, on będzie sam się asekurował, jeżeli taka piłka będzie, powiedzmy, możliwa do asekuracji. Ja będę tutaj i też będę asekurował. No, jakie piłki najczęściej możemy wyasekurować? Trzeba sobie zadać trochę też pytanie i powiedzmy też, na jakim poziomie gramy, to też troszeczkę może się będzie różnić. Moje zdanie jest takie, że najczęściej piłka taka zdatna do asekuracji i do ponowienia akcji, to jest po prostu za nisko zagrany line i ta piłka wraca troszeczkę, powiedzmy, za niego, a takim torem, gdzie ja mogę zareagować, mogę podbić, mogę jeszcze liczyć na tą dobrą akcję. Wiadomo, dużo piłek po ataku spada tutaj, tak? Tylko że one wracają z takim tempem, że wchodzenie tam, to nie wiem, czy to nie jest strata jak gdyby troszkę tego gościa, który tu asekuruje, bo no może jedna tam się akurat ode mnie odbije,
ale większość będzie tak naprawdę tu dalej, tak? Więc mówię, no zależy jak często ten atakujący dysponuje mocnym atakiem, jak często plasuje, więc trochę znajomość jego, ale taka, jakbym miał powiedzieć, uniwersalna pozycja, ja bym ją tutaj, tak? Określił. Może każdy trener by to zrobił minimalnie inaczej, ale to jest moje zdanie na ten temat. Jakieś pytanie jeszcze? Ja mam pytanie. Jakie jest wasze podejście do odpowiedzi od wystawiającego do atakującego, jeżeli chodzi o to, która strefa boiska jest wolna? To jest coś, czego dużo uczycie? Bo skoro zakładam, że chcecie wytrenować olimpijczyków, a mam wrażenie, że im wyższy poziom, im bardziej kubaty przeciwnik, tym te podpowiedzi są mniej skuteczne. Mhm. To znaczy tak, wiesz co, Maciek, może trochę za mało, tak mówię o sobie teraz, tak? Ja też ostatnio się właśnie trochę złapałem też na tym, że może jest jak gdyby trochę za mało na to poświęcone czasu, ale ogólnie tak, na pewno staramy się na to zwracać uwagę i tak jak tutaj nawet przy tym ćwiczeniu, gdzie on miał zobaczyć, to partner powinien też to podpowiedzieć. Tak, żeby to był też bodziec, nie tylko, że ja widzę, tylko, że ja słyszę i później faktycznie zaczynam ufać. Tak, ale teraz właśnie to, co powiedziałem wcześniej, jest ta sytuacja najczęstsza, gdzie 90% zawodników stanie po skosie i czeka praktycznie do momentu plasu i jest podpowiedź też 90% albo więcej prosta i jest później powstaje proskos. Tak? Tak. Bo to mniej więcej tak to wygląda. Jest ta podpowiedź prosta, gościu biegnie im ten. I później ten atakujący przestaje też trochę ufać. Powiedzieliśmy już 3 razy prosta i 3 razy mnie gościu podbił, nie? Więc to jest ważne i to jest właśnie wtedy ta znajomość przeciwnika. Też rozmawiałem z Grzegorzem na ten temat, Klimkiem, i mówił mi, że po prostu z niektórymi zawodnikami nie gra się podpowiedzi, tak? Bo bardzo często przebiegają w ostatniej chwili i jest to nieskuteczne, tak? Są tacy zawodnicy, którzy częściej się ustawiają i bazują na obronie tego strzału i są, powiedzmy, tak bardziej leniwi. Oczywiście to nie jest prawda, ale tak, powiedzmy, to wygląda, że mniej się przemieszczają i wtedy te podpowiedzi bardziej działają, tak? Może być tak, że twój zawodnik czy ty atakujesz przez pół seta mocno w różnych kierunkach i już sobie trochę przybiłeś tego obrońcę do pewnych stref i on nie jest gotowy na te plasy i możesz sobie nawet zaplanować, dobra, teraz mi podpowiedz, będę miał łatwy punkt, bo on nie czeka na plas, on wie, że ja strzelam przez cały mecz. Tak, więc znowu wchodzimy w te szachy, tak? Czy jeszcze jakieś, Dawid? Często pokazywanie fejków na bloku za pomocą blokera, czy jesteście w stanie swoim zawodnikom właśnie ułatwić wyjście naprzeciw takim sytuacjom meczowym, kiedy ktoś skacze 4-3, czyli pokazuje ciałem, że jest tam... Czyli czy uczymy ich grać z Piotrkiem? Tak? Pytanie. Okej. Za pomocą blokera możesz zrobić wszystko i więcej niż fizycznie tak naprawdę, nie? Ja mogę być nagle 2,5-metrowym blokującym, więc możemy robić takie rzeczy, tak? Wiem, że możemy, tylko czy realnie to ćwiczycie i czy to realnie chłopakom pomaga, czy raczej tego rodzaju ćwiczenie stosujecie? Wiesz co, ogólnie to już są też takie ćwiczenia bardziej w sezonie częściej, już takie bardziej zaawansowane, gdzie już jest ten okres startowy, przynajmniej tak to u nas wygląda i wtedy dużo częściej staramy się im po prostu stawiać ich naprzeciwko siebie, nie? Żeby było jak najwięcej sparring partnerów, tak? To też jest nasza bolączka, żeby właśnie w tym okresie zimowym znaleźć przeciwników dla nich, najlepiej żeby to nie był kolega z klasy, którego on widzi codziennie i już żadnych wrażeń na nim nie robi ten człowiek. Dlatego też często jesteśmy otwarci na to, żeby tu przyjechał właśnie, na przykład tutaj siedzi Maciek Kałuża, czy z twoimi podopiecznymi też udało nam się spotkać, tu sparować i zapraszać ludzi z Polski, żeby przyjechali i dali nam jakąś, czy z Polski, czy nie tylko z Polski, żeby oni mogli sobie posparować z kimś z zewnątrz i mieli i nie tylko ten bodziec emocjonalny, że to jest ktoś inny i zupełnie inne wrażenia, a też na przykład takie elementy jak ta gra, tak? To kwestia, mówię, zaawansowania i... Ktoś jeszcze mogę? Nie ma pytań, tak? Więc teraz przejdziemy sobie do troszkę bardziej zaawansowanych elementów. Już teraz będziemy bazowali na fragmentach, czyli będzie zespół kontra zespół grał, tak? Poproszę was o zdjęcie znaczników. Dajcie piłeczki na linię końcową. Weźcie chłopaki ten blok pod ścianę i kosz do trenera zanieście.
Teraz ćwiczenie będzie pierwsze polegało na tym, to będzie troszeczkę połączone z tym, co mówił Mariusz, czyli decyzja na początkowej fazie tego, co widzimy, czyli przyjęcie, widzimy obrońcę. Na razie dam im ten sam wariant, co powiedział Mariusz, czyli po zagrywce obrońca ma za zadanie ustawić się w miarę szybko, albo przynajmniej powiedzmy w trakcie wystawy najpóźniej, albo na prostą, albo na skos. I to jest taka wstępna decyzja dla atakującego. On może albo mocno uderzyć tam, gdzie jest obrońca, czy skrócić, powiedzmy, tak, czyli zagrać, bo wie, że tam nie ma bloku, albo zagrać plasem tam, gdzie tego obrońcy nie ma, czyli nad blokiem. Okay? I takie zadanie będzie. Jeżeli ja chcę bazować znowu na konkretnym ćwiczeniu i chcę ich mieć przy sieci z dobrą piłką, znowu dam im zagrywkę taką, żeby ona była prostsza. Poproszę sobie Rafała, żeby w razie czego dla płynności ćwiczenia wprowadzał zepsutą zagrywkę, tak? Czyli jeżeli oni zepsują, to Rafał wprowadza, szybko usuwamy tą piłkę z placu i jest kontynuacja, tak? To też nam się przydaje do utrzymania intensywności treningu, bo tak jak mówię, jest okres startowy, ja nie chcę, żeby oni sobie dawali już łatwych piłek. Nie będę ich prosił o piłkę łatwiejszą, żeby zrobić jakąś sztuczną sytuację. Jeżeli ci goście mają problem z przyjęciem, to znaczy, że muszą najwięcej trenować tej sytuacji właśnie. I będą grali z piłki sytuacyjnej, tylko że teraz akurat mój trening polega na czym innym, tak? Więc teraz będę, proszę ich o piłkę rotacyjną z miejsca. Zagramy sobie na całość już, więc możesz zagrać gdzie chcesz. Artem w miarę szybko z Szymonem się ustawią. Oni próbują wykonać ten pierwszy atak z założeniami właśnie, to co zobaczą. I później dograją tą akcję do końca. Ok? Próbujemy. Okej, tutaj obrońca ustawił się na prostej wcześniej. Kuba i tak zagrał plas. Nie zobaczyłeś, czy... No, zatrzymałem, bo wiadomo, że przebiegnie do skosu. Aha, okej, ale założenia są takie, że na razie gramy bez tych fejków i to, co widzisz na pierwszym, masz zagrać albo w niego mocno, czy tam minąć go strzałem, albo plas. Skos! Ok, zagracie chwilę. To my teraz, co? Tak jak tutaj sytuacja nam się pojawia, mówi trener, niedogadanie środka. Tak, mamy dwóch zawodników tutaj i tutaj i ten powie, że środek jest jego, to i tak powstaje nowa strefa konfliktu, tylko ona jest po prostu bardziej przesunięta do tego zawodnika, tak? I to też, no jak ktoś jest precyzyjny na zagrywce i słyszy, to może celować teoretycznie w ten taki nowy środek i znowu inna konflikt, tak? Tutaj to jest zagrywka najskuteczniejsza w ten środek, na każdym poziomie. Tak samo na tym najwyższym poziomie możecie zobaczyć, że tak mi się wydaje przynajmniej, jak są porównywalni gracze, nie ma słabego już czasami w parze i nie ma tak, że ktoś jest klientem, że on nam będzie oddawał punkty i cały czas jest trudnie. Tak? I to jest też, namawiam, żeby młodych ludzi, bo czasami mówimy zawodnikowi, graj na jedynkę. I on gra na jedynkę, nie? Perfekt. Wbrew pozorom, oni już mają kontrolę i możemy powiedzieć, graj prawa ręka jedynki, nie? Żeby on sobie już wymyślał ten tor lotu piłki, żeby sobie go zwizualizował i żeby próbował tam zagrać. Bo łapiemy się na tym, że gramy na gościa i naprawdę, jak później obejrzymy wideo z tego meczu, się okaże, że on w ogóle nie robi ruchu. Idealnie w niego trafiamy. To jak mamy taką powtórzalność, to przesuńmy ją trochę do linii, trochę do środka, tak? Żeby utrudniać. Jak najmniej zagrywek wprowadzających bez żadnego założenia, tak? Zawsze możemy jakieś to utrudnienie znaleźć bez dużego ryzyka, tak? Uważam, że oni już są w stanie naprawdę dobrze kontrolować piłkę, a i tak się łapiemy na tym, że
później jest, no dobra, ale tutaj zaczęliście wprowadzać, tak? No bo już zepsułem kilka. No zepsułeś kilka, ale masz po drugiej stronie przeciwnika takiego, że jak mu zaczniesz podawać piłkę łatwą na tacy, to on cię rozjeżdża później, nie? Więc jak tracimy tą agresję, to się wycofujemy i narzuca nam przeciwnik nagle, jak mamy grać. I co do tej podpowiedzi wracając, nie? Bo tutaj znowu, tu się też pojawiła zmiana decyzji, jest pro, jest skos, później nie wiedzą do końca. Namawiam do tego, żeby zaczekać na reakcję obrońcy, tak? Czyli dość późniejszej podpowiedzi nawet, żeby nawet ten atakujący nie jest w stanie, powiedzmy, jeszcze zareagować na tą podpowiedź, tak? Ale się uczymy dobrze podpowiadać i wtedy może to zaufanie też zbudować, żeby to nie było, że faktycznie te podpowiedzi są złe. Można też patrzeć na blokującego. To, co powiedział Dawid, te zawody, to jest jednak rzadkość. Dużo częściej blokujący się nam ustawi wcześniej, żeby skoczyć skos. I ta podpowiedź może bazować na tym, bo znowu mało par ustawi podwojenie tego kierunku na plaży, tak? No to jest traktowane jako marnowanie zawodnika, no bo ten zasłaniał ci blok, tam wbiegasz. Nie? Dużo osób, które nie siedzi w temacie, powie tak, że po co on tam był, albo wybiegł gdzieś w ciemno. No. Z dobrymi zespołami już trzeba grać jakimiś pułapkami, jakimiś wariantami, bo broniąc wszystko, tak naprawdę nie bronimy nic i nie jesteśmy w stanie podbijać tych piłek. Dobra, dzięki chłopaki, złapcie sobie łyka. Zaraz wrócicie, jeszcze się pogramy troszkę. Teraz przejdziemy do takiego sposobu trenowania, gdzie będziemy łączyć akcje meczowe z symulowaniem pewnych sytuacji i możemy sobie dzięki temu jak gdyby spreparować pewne sytuacje, które się dzieją na meczu i skupić się na jakichś elementach, które nam są potrzebne. Trening będzie polegał na tym, że pierwsza akcja jest normalna meczowa dla nich i jest to już oparte na rywalizacji na przykład, czyli już będziemy sobie liczyć punkty, ale zrobimy sobie zasady takie, że wygrany zespół będzie miał ode mnie, akurat od trenera, będzie miał akcję, która dopiero będzie dawać im punkt, jeżeli ją skończą. Jeżeli jej nie skończą, będziemy traktowali, że oni dalej zagrywają piłkę bez punktu, tak? I możemy sobie tutaj wszelakie akcje stworzyć, które nam są potrzebne. Zaprezentujemy kilka takich akcji. Może nawet zostań tam, Rafał. Ja zostanę tu. Tak, wy musicie mieć na zagrywce. Pierwsza taka najprostsza akcja, jaką możemy stworzyć, to będzie atak po skosie dla obrońcy, tak? Więc oni po wygranej akcji muszą szybko zająć pozycję, blok koło trenera Rafała, obrońca po przekątnej. I trener daje strzał mocny po skosie, ucieka z boiska, oni kończą tą akcję z tej sytuacji, tak? Próbujemy. Nie wiesz jeszcze, kto wygra, nie? To zawsze. OK, zdobyli punkt. Kuba będzie bronił strzał po przekątnej. OK, i zrobili punkt, oni zagrywają. Drugą akcję możemy zrobić to samo, ale na przykład mamy atakujących, dużo atakują w środek. Chcemy tak samo taki bodziec dać obrońcy. Bronimy atak w środek obrońca po udanej akcji pierwszej. Spróbować jeszcze raz, tak? No tutaj też to oczywiście ode mnie zależy, czy ja powiem im przed akcją, macie podwójny błąd, czy po prostu zepsuta zagrywka już będzie determinowała tą pierwszą akcję, że to już jest przegrana akcja, jak zepsułem. Tu już jest pewna dowolność i duża, jak gdyby, duży wpływ tego trenera, jak on ma. Jeżeli mam obrońcę, który na przykład dobrze broni strzały na ciało, a ma problem z takimi piłkami, to ja mu każę stanąć na przykład na tym środku, ale dam mu piłkę metr w jedną, metr w drugą, żeby on mi bronił rzut, tak? To samo mogę zrobić, mówiąc jedno, a zagrać mu plas, tak? OK. Damy teraz akcję wycofanie od bloku. Tak? Czyli po udanej akcji
trener przejdzie na drugą stronę, zawodnik musi się ustawić i teraz też w zależności oczywiście jaki chcemy uzyskać efekt, bo są różne piłki, od których się wycofujemy. Są piłki po bardzo złym przyjęciu, gdzie już nie spodziewamy się, że zawodnik odratuje tą akcję i wystawi gdzieś daleko. Staramy się, żeby to wycofanie było wczesne i daleko i tak naprawdę mamy dwóch obrońców wtedy, tak? Są piłki, które chcemy zrobić w formie takiego lekkiego fejka, że ten blok niby jest i w ostatniej chwili się ucieka, tak? Wtedy on się ustawia na czwartym metrze z rękoma gotowymi na twarzy, żeby bronić strzał. Tutaj już są fajerwerki, ale widzieliście, na przykład wrzucił go w sieć i mówił nabij, nabij, tak? Od razu jest informacja, że ten gościu jest czujny w asekuracji, że możemy poprawić tą pozycję, nie ryzykując tej trudnej piłki walki o punkt, tylko poprawić tą pozycję nabiciem i jeszcze raz rozegrać tę akcję, tak? Więc to fajne zachowanie akurat. Tak. Brawo. Daj teraz, bo jest tu akcja wygrana. Szymon, wycofanie po skosie. Tak. Taki element jak wycofanie po skosie też stosujemy dużo rzadziej na pewno. Raczej w formie takiej pułapki, jak ktoś gra dużo katów i nie możemy sobie poradzić z tym. Czyli gościu robi zejście praktycznie w momencie skoku, zejście tak jakbym szedł do bloku i z tej pozycji dopiero uciekam na tego kata. Jeżeli jest to bardzo trudne do zauważenia, jeżeli gościu lubi grać, czy tam zawodniczkę, przepraszam, lubi grać katy, to wtedy można się tak zaczaić na to zagranie, że tak powiem. Dobra, teraz zagramy sobie samą asekurację za blokiem, czyli zawodnik. I tak, jeszcze jedna rzecz, bo to też warto zwrócić uwagę, wcześniej o tym nie powiedziałem. Jak mamy taki element, to możemy, żeby jeszcze stworzyć, żeby ta sytuacja jeszcze była bardziej naturalna, poprosić tych zawodników, bo to tak naprawdę jest ich atak, teoretycznie, żeby byli ustawieni jeden tuż za trenerem, drugi tutaj w formie wystawy asekuracji. Tak? Bo on nie jest tak naprawdę ustawiony w polu, a często mamy później takie sytuacje, że jak akcja nam się toczy, że ponowne ustawienie do tej obrony zajmuje nam za dużo czasu, jesteśmy spóźnieni, nie jesteśmy gotowi. Jest to też trochę wina, wydaje mi się, nasza trenerów, że nie zwracamy na to uwagi, czyli że pozwalamy zawodnikom już być w polu i on sobie już tam stoi i czeka, żeby tamci zagrali swoje, a on jest gotowy już do obrony. A tak naprawdę to on jest atakującym w tej sytuacji, tak? No bo taką tworzymy sytuację. Więc próbujemy, żeby oni byli przy rafale. Tutaj próbujemy, żeby Szymon skakał na maksa, bo on niestety wie, co zrobimy, ale próbujemy zmusić go do tego, żeby on może sięgnął tą piłkę w górze, a nie już od razu myślał o asekuracji. Więc na maksa skok. Dobra. Teraz wygrany dla obrońcy piłka klasycznie line albo cut. Ok? Czyli mamy znowu zadanie dla obrońcy. Teraz już z jakimś wyborem. Trener może sobie zagrać jedno albo drugie zagranie. Obrońca nie może. Obrońca nie może zgadywać, musi reagować na piłkę. Tak, zwracamy mu uwagę wtedy na start. Czy jest czysty start? Okej. Okay. Jeszcze dwie sytuacje chciałem wam pokazać, które też się często dzieją. Wyblok, tak? Czyli teraz trener po udanej akcji jednego zespołu da im piłkę na wyblok i można to zrobić albo już z założenia wiemy, będzie wyblok, obrońca wystawia, tak? Czyli jakieś trącenie piłki. Możemy rzucić praktycznie dowolnie. Z doświadczenia naszego, gdzie tam te najczęściej te piłki się zdarzają, no to tam najczęściej możemy rzucać. Możemy dać piłkę, którą od razu blokujący będzie wiedział, bo zdarza się, że jest ten wyblok w okolice blokującego i on musi popracować nad wystawą.
A możemy zrobić tak, że oni nie wiedzą i sami będą musieli je zareagować, a czasami nawet dostaną piłkę na konflikt, żeby się skomunikować i kto tą piłkę wystawia. Wiadomo, że jeżeli obrońca jest trochę dalej od siatki, a blokujący jest tyłem i ją odbija, to warto, żeby to jednak blokujący wystawił, a obrońca już jest wtedy gotowy do ataku. No ale to też kwestia rozłożenia sił w zespole i tak dalej, tak? Więc Rafałowi dam zielone światło na dowolną piłkę, ale już zabierającą jeden kontakt, a blokujący jest zmuszony do wyskoczenia, żeby to było naturalnie po lądowaniu akcja. Dobra, jest out. Piłka dla Szymona. Szymon przy sieci. Nie, dobrze, dla Betki, tak? Bo był out. Okej, okay. Szymon skacze, dotyka teoretycznie piłkę i musi wystawić akurat, tak? Bo dostał piłkę krótko. Okej, okay. Jeszcze jedną zrobimy. Jeszcze jedna akcja, chłopaki? No i też, no warto rozmawiać z zawodnikami, że jak jest piłka 10 cm od siatki, to zamknięcie oczu i ładowanie przed siebie to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jak wcześniej sobie fajnie poradzili, powiedzieli nabili, oddalili, było super, to teraz była zła decyzja i też warto od razu uświadamiać. Tu już mieliśmy wyblok daleko, zawodnik się musiał wycofać, komunikacja co do wystawy i atak. Dobra, złapcie sobie łyczka. Jeszcze mamy czas na jedno ćwiczenie, też bazujące na fragmencie, bardzo podobne. Pierwsza akcja znowu będzie, teraz możemy sobie, powiedzmy, bo to ćwiczenie, które teraz zaprezentowaliśmy, nie daje nam gwarancji, że każdy będzie miał porówną ilość tych zadań. Teraz możemy to sobie ułożyć tak, że jest zagrywka z zadaniem trafienia na lewo skrzydłowego i akcja od trenera dla niego, tak? Później będzie prawo skrzydłowy i drugi zespół, lewo skrzydłowy, prawo skrzydłowy. I możemy sobie, dajmy na to, dla przykładu, bo to oczywiście to jest wasza inwencja twórcza i to można zrobić na 100 sposobów, nie mówię, że to jest jeden dobry. Powiedzmy, że zagramy sobie takich rund dwie, tak? Po tym będziemy mieli już 8 punktów, bo każda akcja będzie punktowana i dajemy zawodnikom dokończyć mecz, powiedzmy, z tego wyniku, który się wytworzy po tej gierce, do 11 na przykład, tak? Teraz zrobimy sobie akcję, którą będziemy symulować, to będzie piłka sytuacyjna, tak? Czyli złe przyjęcie. Dajmy na to, że teraz musicie zagrać po tamtej stronie. Kuba z Szymonem grają w Szymona. Szymon sobie wyprowadza pierwszą akcję dowolnie. Ma być skuteczny, to jest jego zadanie. Później szybciutko ustawia się do pozycji w przyjęciu. Artem stoi też do pozycji w przyjęciu. I ja daję mu piłkę, która symuluje jego złe przyjęcie. Uderzam w piłkę, to jest dla nas sygnał, mamy umówiony sygnał uderzenia w piłkę, że to jest tak naprawdę informacja, że zagrywka leci w niego i Artem może już biegać, tak? Bo nie chcemy, żeby on z tej pozycji startował, bo tak naprawdę realnie jest tak, że on już jest w połowie drogi. Ja pokażę teraz jakąś sytuacyjną piłkę, Artem sobie wbiega, jest złe przyjęcie i oni pracują sobie nad sytuacją. Tak? Warto, żeby była w takiej sytuacji na przykład podpowiedź bez, której tutaj nie było. Tak? Warto, żeby ten zawodnik za szybko nie uciekał, bo nie wie, gdzie będzie też to dorzutka. Spróbujcie, dobra? Zagraj na Artema i teraz już na Artema. Zepsułeś swoją szansę. Na Artema piłka i dorzucona później piłka od trenera. Ok, ustawka. Prosto. Super. Zagrajcie na Kubę z drugiej strony jeszcze raz. Rafi z tamtej pokaże jeszcze jedno. Może taką szerokie przyjęcie.
Tutaj sytuacja też, czy kontakt pierwszy miał blokujący, czy atakujący. Musimy zdecydować, jeżeli blokujący to przełożenie, bo nie może zabrać mu piłki za wcześnie. Przed chwilą mieliśmy fajną sytuację, gdzie to przyjęcie weszło w siatkę. To też było tutaj omawiane, ta sytuacja, więc warto może na przykład zamiast tej sytuacyjnej tam rzucać piłkę w siatkę, zobaczyć jak się zawodnicy ustawiają, więc może dwa słowa o tym, żeby my uczymy, żeby inaczej. Nie wiem do końca, jak ta siatka odda mi piłkę, tak? Nie wiem, jak ona wpadnie tu, to co mówił wczoraj Kuba, ona spłynie bardziej, jak ona wpadnie tu, to się troszkę bardziej odbije, ma jest więcej czasu. Widziałem osobiście sytuację nawet wystawy palcami z taśmy, więc różnie to wygląda, ale staramy się nie ustawiać tak, żeby uniknąć tej sytuacji, że ta piłka mi spadnie tutaj, ja nie będę miał w ogóle jak jej odbić do góry, więc my uczymy stanąć troszeczkę z boku tej piłki, jak najniżej przy piasku po prostu i można tą piłkę wyciągnąć. Tak, to tak mówię, bo wczoraj się pojawił trochę ten temat, więc zaznaczę. Dobrze, tak naprawdę to będzie wszystko, jeśli chodzi o ćwiczenie ode mnie. Czy tutaj jakieś pytania do tych fragmentów? Śmiało. Tutaj ustawiacie, umówmy się, duży na lewym, mały na prawym, tak to nazwę. Co determinuje ewentualną zmianę? Ja nie mówię w meczu o konkretnej sytuacji pod konkretnego przeciwnika, tylko co determinuje, że na przykład dwójkę taką ustawiacie odwrotnie? Znaczy wiesz co, faktycznie tak jest i faktycznie jest tak, tak to troszkę wychodzi na całym świecie, że częściej ten blok, ten niższy jest na prawym skrzydle. No ja myślę, że to raczej wynika, bo my tak naprawdę nie dajemy zawodnikom żadnego przymusu, na którym skrzydle grają. Tak? Ja nie zmuszam jego... Zmuszam? To się będzie trzeba to wyciąć. Patrzymy mniej więcej, jak zawodnik sobie radzi, na którym skrzydle, na którym on woli grać. Uważam, że w tych początkowych, no my tak naprawdę traktujemy, że to są początkowe ich lata w środkówce plażowej, jak trafiają do nas. Więc chciałbym, żeby zawodnik był nauczony grania na obu skrzydłach. Taka specjalizacja, że on będzie grał tylko na jednym skrzydle, dla mnie to jest tak naprawdę osłabienie jego jako zawodnika. Tak? On musi być uniwersalnym gościem, bo nigdy nie wiadomo, co on będzie do końca robił. Więc faktycznie tutaj tak wyszło, ale nie jest to taka reguła, że my widzimy dwóch ludzi, mały na prawe, duży na lewe. Tak? Więc tak to nie działa. To jest jakaś tam anatomia, możliwość. Są tendencje, wiesz o co chodzi zresztą, że zawodnik lubi kręcić w lewo, a nie umie w prawo albo odwrotnie. I też nie uważam, że jest to od razu argument do tego, żeby go ustawić, nie wiem, na prawym, żeby on robił to, tylko trzeba go też nauczyć tego, żeby on właśnie był kompletny. Tak? No bo jak on wyjdzie z ograniczeniami, jeśli chodzi o kierunki na przykład, no to zaraz ten jego sufit będzie niżej i trafi do wyższej skali rozgrywek, wyższej klasy rozgrywek i tam sobie po prostu nie poradzi, bo się zaraz go rozczytają. Jak nie na pierwszym meczu, to mówię, to tak się wszyscy znają, tak jak u nas na podwórku wszyscy się znają i można, już każdy wie, dobra, jak na tego grać, no to każdy już wie, no, a na tego jak, tak? No i musimy się adaptować do tego, więc nie ma takiej reguły i nie przymuszamy do skrzydeł. Ja mam jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o trening widzenia peryferyjnego, to też nie na temat tego, co tak pokazywałeś, ale wracając trochę, bo wydaje mi się, że to jest ważne, niezależne od tego, jak zawodnik w ataku sobie próbuje spojrzeć na stronę, czy coś widzieć, czy na czuja, czy spuszcza głowę, czy kątem oka próbuje widzieć. Czy robicie jakieś takie ćwiczenia bardziej celowane właśnie po widzenie bankerzyjne, może bardziej statyczne, bo wiadomo, że w grze to się ćwiczy tak czy owak, ale coś z piłeczkami, to nie sobie, nie wiem, może chłopaki mają jakieś zadanie domowe, że w pokoju coś z długopisem się bawią na przykład. Takie okulistyczne ćwiczenia? Tak, takich stricte, że mówisz jakichś takich, że zaskoczę wam z czymś bardzo, to chyba nie, przynajmniej ja. Ja dużo namawiam po prostu na rozgrzewce każdy z zawodników ładuje w siebie, nie wiem, 15 placów z własnego podrzutu, tak? To co mówił Mariusz, to jest najłatwiejsze i od tego powinniśmy zacząć. Podrzucasz, możesz sobie zerknąć, możesz splasować. Tak naprawdę mówię, ja też widzę publiczność patrząc sobie tam na okna, na sufit, czyli jak będę patrzył na tą piłkę, to ja przecież ja nie muszę widzieć, czy ten obrońca się do mnie uśmiecha, tylko ja muszę widzieć sylwetkę, która się przemieszcza po boisku. Więc w ten sposób to liczyć. Na podejście, żeby sobie podrzucił i właśnie kątem oka patrzył, bo tak naprawdę stracenie kontaktu zupełnie z tą piłką jest bardzo trudne, patrzenie w samym powietrzu jest bardzo trudne.
i jak gdyby, no nie mamy jakiegoś takiego recepty na to, żeby to było tak super wyglądało. Najlepsze, co możemy zrobić, to na pewno przyjąć piłkę do siatki dobrze. Tak, więc trochę ucieknę jak gdyby znowu z tego tematu. Jeżeli ta piłka jest z przodu, jeżeli ja nabiegam i mam piłkę, a za piłką mam boisko, to po prostu mogę to zobaczyć. Jeżeli ja się męczę z piłki z pola, to co wcześniej powiedziałem, to już ani nie muszę patrzeć, bo pewnie już stracę na jakości, a tu patrzenie jest na tyle utrudnione, że tu mam piłkę, tam mam boisko, więc to już jest znowu bardzo trudne, tak? Więc no, nie mam niestety jeszcze, będę ci na bieżąco, bo będę na pewno ten temat zgłębiał, ale nie mam takiej recepty, żeby tego tak nauczyć jakoś prosto. Coś jeszcze? To jeżeli nie ma pytań, to ja dziękuję. Ode mnie to wszystko. Dzięki, chłopaki. Dzięki, panie. No, to pograne było. Dobra,